Czym jest ruch narodowy, panie Marianie? Witam państwa, dziękuję za przybycie, za miłe przyjęcie. Ja może najpierw powiem, czym nie jest ruch narodowy. Ruch narodowy na dzień dzisiejszy nie jest partią polityczną. W tej sprawie podejmiemy decyzję wkrótce. Ruch narodowy nie jest żadną organizacją faszystowską, to jest oczywiste. Ruch narodowy nie jest żadną organizacją kosmopolityczną, nie jest żadną agenturą, nie jest żadną organizacją, za którą ktoś stoi. Proszę zwrócić uwagę, że ilekroć mówią o nas w jakichkolwiek mediach, tych tradycyjnie nam nieprzychylnych, jak i tych, które do tej pory jeszcze zachowywały się w miarę przyzwoicie, to za każdym razem jakiś mądrala pyta, kto za nimi stoi. No, jeżeli takie pytania padają ze strony publicystów i dziennikarzy TVN-u, no to my rozumiemy doskonale, że za nimi ktoś stoi. Natomiast jeżeli takie pytanie zadają już politycy, no co mnie bardzo boli i dotyka, Prawa i Sprawiedliwości, no to niestety jest smutne. No, nikt za nami nie stoi, chociaż jak widać, za każdym ktoś stać musi. Na dzień dzisiejszy jesteśmy organizacją, która jest taką konfederacją różnych do tej pory działających niezależnie od siebie organizacji. Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego, NSZ-u, lokalnych inicjatyw patriotycznych, Unii Polityki Realnej. Mamy dobre kontakty też z działaczami terenowymi klubów Gazety Polskiej czy Kongresu Nowej Prawicy. Także uważam, że ruch narodowy jako ta formuła takiego forum dialogu, porozumienia różnych środowisk ma wielkie szanse. A największym walorem jest to, że trzonem działaczy są ludzie młodzi, dwudziestoparoletni, którzy wchodzą w dorosłe życie, którzy nie zdążyli być oszukani przez ten system ani mrzonkami tej liberalnej demokracji, ani jakiejś społecznej gospodarki rynkowej, ani Unii Europejskiej, ani jakiegoś, wiecie, multikulti czy wizji kosmopolitycznej, jakiegoś tam wielkiej konstrukcji ponadpaństwowej, ponadnarodowej, która ma nas uszczęśliwić, czy tego chcemy, czy nie. Nasi działacze zdają sobie sprawę rzeczy fundamentalnej. Jeśli Polacy mają żyć jak ludzie, muszą mieć własne państwo. Suwerenne, reprezentujące interesy każdego obywatela, czyli nazywa polski interes narodowy. I takie państwo jest potrzebne, niezbędne. No, jak się okazuje, to w zasadzie większość sił politycznych takiego państwa po prostu nie chce. Politycy establishmentu lepiej się czują w roli administratorów, ludzi, którzy są jakimś pasem transmisyjnym pomiędzy mocodawcami z Brukseli czy z Berlina, tylko zarządzają tym tak zwanym stadem obywateli. I dla nich najlepszą definicją patriotyzmu to jest taki człowiek, który głosuje i płaci podatki. Mówiąc krótko, zwykły idiota, który pod wpływem propagandy Gazety Wyborczej TVN-u daje się obetrzeć do żywej skóry z owoców swojej pracy i nie podskakuje. Ruch narodowy na taki stan rzeczy się nie godzi, nie pozwoli, żeby kolejne pokolenie Polaków miało zmarnowane życie, łudzone przez tych samych hochsztaplerów politycznych, którzy przesiadają się z jednego systemu rzekomo do nowego systemu, ale cały czas to oni są tą nową szlachtą, tymi bezczelnymi próżniakami, których musimy utrzymywać. I co najlepiej pokazuje mechanizm działania najbardziej wyrafinowanej piramidy finansowej w Polsce, która się nazywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, która nie dość, że okradł już całe pokolenia do tej pory Polaków, płacąc nędzne grosze, to ma zamiar okradać to najmłodsze pokolenie wchodzące na rynek pracy do końca życia i nie zapłacić im już wtedy nic. I tego nie ukrywa. Gdy tymczasem rozmaitym czerwonym bydlakom, którzy robili co mogli, żeby zniszczyć naród polski, różnym łowcom, sędziom, prawda, innym kanaliom, administratorom PZPR-u, wypłaca sowite emerytury, tak jakby oni doprowadzili jakieś państwo do rozkwitu. Nie. Oni nawet własne państwo, tak zwaną Polskę Ludową, doprowadzili do bankructwa. Jeszcze każą sobie nam za to płacić wysokie premie. Tak dalej nie będzie i każdy, kto podziela nasze stanowisko,
jest mile widziany. Przy okazji muszę poprosić o to, żeby wszyscy chętni zapisywali się na Marsz Niepodległości. Tutaj koledzy mają listę. Z tego co wiem, są listy, na których można się wpisywać te osoby, które zechcą działać w lokalnym ruchu narodowym. Także bardzo proszę o to, żebyście byli aktywni. Jeżeli mamy się dobrze urządzić w życiu, to najlepiej zróbmy my sami. Dziękuję.